Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Heroes. Już czwarty sezon, już ostatni. Znaczy tak jakby ostatni, bo jeszcze finałowa historia, a więc dół, góra, myk. I będziemy dzisiaj zaczynać historię teamu Chaotix. W ogóle mamy to jeszcze? Nie. No to ostatni już team. I let's go! Oj, nawet nie wiesz, Espio, jak bardzo miałeś rację. To jeszcze intro do poziomu. Tylko niech się to cholerstwo załaduje najpierw. Goddammit. I zaraz oczywiście powiem o tym teamie, tylko niech to intro przejdzie i będzie ok. Najpierw musi się odpalić. Halo. Yeah, big time. Now what are we gonna do? See. I must test your abilities. Bring it on. Ready. No i dobra. Swoją drogą to mogłem raczej nie usuwać. No więc Team Chaotix, misje Team Chaotix poziomy sprawie po mają jakby taki tryb bardziej z nadziek. Dla porównania, żebyście wiedzieli jak to bardziej ocenić, wyobraźcie sobie po prostu poziomy Knucklesa i Rouge w Sonicu Adventure 2. Lub Sonic Adventure 1 dla Knucklesa. Więc tak, Team Chaotix powraca z Knuckles Chaotix, bo Yuji Naka, twórca Sonica ogólnie, pomyślał sobie, że warto było ich przywrócić, skoro ta gra jest nastawiona na drużyny. A to była jedyna drużyna takowa, jaką mieli. Taka 100% oficjalna. Bo nie było czegoś takiego jak Team Sonic, Team Dark wcześniej. Znaczy, technicznie można powiedzieć, że był Team Dark, Team Sonic, ale no, to jest ich najstarsza drużyna. Taka oficjalna. Team Sonic jeszcze nie było takie, że tak to mogę powiedzieć oficjalne. Kiedy Team Chaotix powstało. Chwila moment. Więc po prostu będziemy tu zbierać różne rzeczy. I będzie fajnie. No i to chyba to jest taka ciekawostka, inna. Jeszcze dodatkowo, w grze istnieje sekretne ustawienie po dodaniu do pliku konfiguracyjnego gry linijki Charmy Sharp 1. Gra wyłącza wszystkie linie tekstowe, które nie mają przypisanych do siebie tych. Nie mają do siebie przypisanych napisów. Więc jest fajnie. No, to jest ekskluzywna rzecz dla Espio. On może po prostu sam sobie iść, gdyż włącza swoją niewidzialność, kiedy włączymy nasi ludzie przychodzą do nas. I Espio jeszcze ma taki rzut nunchakiem.
Aż mi się... z tego co wiem, nie działa to. No, nie działa. To jest tak samo jak z... trochę jak... z Tornadem Amy, niezbyt dobrze działa. No więc zaraz oczywiście to przejdziemy. Halo. Już nam jeden został. I Team Chaotix jest, jak widzicie, tu przedstawiane jako detektywów. Jest to akurat nie przypadek, gdyż jest to zrobione dla Sonic X, które podczas produkowania Sonic Heroes było i często wraz z Sonic Heroes było też promowane Sonic X, więc powiem, tą część fabuły Sonic X wzięto, gdyż jeżeli ktoś oglądał, jeżeli dobrze pamiętacie, to tam Team Chaotix to była agencja detektywistyczna. I Zero Mighty'ego. Jestem halem. No więc odcinki tutaj też nie będą dosyć długie. Gdyż no tu jest tylko zebranie jakiejś rzeczy. Więc nie będą też dużo rzeczy dużej części poziomu. Więc tak, ogólnie fabuła przedstawia się tak, że nie musimy nikogo ścigać, tylko po prostu mamy wykonać jakieś rzeczy dla naszego tajemniczego klienta. Więc tyle, jeśli chodzi o fabułę Team Chaotix. Oni nie mają praktycznie żadnego celu. Tak większego, żeby na przykład, nie wiem, walczyć z Eggmanem. Aczkolwiek i tak walczą. Gdyż tajemniczy klient im to każe. Tylko od razu już zaspoileruję troszeczkę. No cóż. Hihi. A jeśli mam być szczery, to głupio zrobiłem, że usunąłem też... że usunąłem świecenie się postaci z Espio i Wektora, gdyż oni są gadami bądź co bądź i no u nich światło się może tak odbijać jak w oryginalnej grze. I Espio ma Triangle Jump. Espio jest tu w ogóle pokazany jako ninja, więc to też trzeba nadmienić. Stąd te dodatkowe rzeczy, których nie było w Knuckles Chaotix i... akurat to, dlaczego on jest chudszy, to nie wiem dlaczego. I dlaczego Wektor wygląda na takiego przypakowanego gościa. Wiem tylko tyle, że po prostu... no, Espio został przypasowany do ninży, bo tak. To jest kolejna mechanika, czyli teleportacja w poziomach. Aczkolwiek niektóre te części poziomu miały być używane. Na przykład ta część, którą teraz pominęliśmy, ma w sobie przygotowane linie postaci dialogowe. Mogę nawet kiedyś zrobić... nie. Mogę nawet kiedyś pokazać, jak do tego się dostać. No i mamy czoło. Okej. Okay. To też jak w przypadku Team Rose nie będą za długie te odcinki. Not bad. No complaints. Nice. Wybaczcie w ogóle, że trochę się jąkam, ale tak nie wiem. Nie wiem, co się dzieje ze mną dzisiaj. Może trochę mi nie pozwala dźwięk gry dojść do słucha, więc może zajmę jedną słuchawkę tak z ucha. Mi było raźniej trochę. Z moim głosem własnym. Dobra. Nie wiem w ogóle, co się dzieje z tym Sonic Heroes, że z OBS-em to się po prostu tak ładowało, a z Frapsem i właśnie tym Actionem to ładowanie leci jak krew z nosa. Just part of the job. That's the evil genius, Dr. Eggman. Doctor who?
Yes. Let me show you who I really am. No jak słyszycie, ten gość teraz mówi, żebyśmy atakowali doktora. Swoją drogą ten nunchuck też uderza przeciwników, jeżeli przed nim się znajdują. I co bym jeszcze tu mógł powiedzieć? Nie wiem. Aha! Tu trochę niezbyt taka ciekawostka dotycząca samej gry, a Team Chaotix i LEGO Dimensions. Otóż Team Chaotix miał się pojawić w LEGO Dimensions, ale no nie pojawił się niestety. I prawdopodobnie też to wspomnę, kiedy będę robił Let's Play Sonic Packa w LEGO Dimensions. Bo kiedy tylko to dostanę, to po prostu Let's Play natychmiastowy prawie że. Dobra. Kiedy? The enemies in the city. Co na drogą niektóre... Not too late to change your mind. Why do you think we're here? How else are we gonna make the rent? Let's go! Here's your next mission. Swoją drogą. Co chciałem powiedzieć? Niektóre misje są bardzo podobne w Challenge Modzie do innych teamów, na przykład. Na przykład ten team, ta misja jest bardzo podobna do misji challenge'owych Team Dark, które w większości właśnie polegają na tym, żeby rozwalić przeciwników jakąś tam określoną ilość. No i więc przez to misje challenge'owe Team Chaotix nie są zbytnio jakoś unikatowe, sądzę. No tak się cieszę, że biorąc pod challenge modach, to już nie jest w ogóle nic unikatowego z Team Chaotix, jeżeli ktoś najpierw sobie 100% dosłownie dany team. No, tutaj nic nie ma. Spoko, Espio, ja już to słyszałem za dużo razy. Be careful not to fall off here. No i nieśmiertelny. Big, 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 big. Albo big, big, big. Tu też coś jest chyba. Staram się jak najszybciej przechodzić te poziomy, innymi słowem... bo nie wiem, nie wiem dosłownie gdzie jest wszystko tych poziomów. Wiem tylko gdzie się znajduje... najbliższa część... rzeczy. Pyk, 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 pyk. Więc... Trochę zawało. Czarmi, nadążaj. Czarmi, nie szadapuj. Więc jeżeli komuś przeszkadza to, że postacie często gadają, to polecam włączyć sobie opcję Charmy Shut Up. Nie aż tak często wtedy gadają. Czy prawie w ogóle, bo... typu takie akcje... nie wiem. To chyba w ogóle nie ma głosu. Jak są różne takie... no wszystko, co nie ma napisów, nie ma głosu. Efekty dźwiękowe są, ale głosu nie ma. Postaci. Ze wszystkim, co... wszystko, co nie jest związane z napisami. Czyli na przykład jak jest linia w poziomie dialogowa, na przykład pomoc, to się będzie wyświetlało i będzie słychać był głos bohaterów. Ale nic poza tym. No i to chyba mało kiedy pokazuje, czyli... kanion... o ta... czemu wywaliłem wszystkich na nas? Czemu wywaliłem wszystkich na nas? Jak to zrobiłem? Da się tak zrobić? Lol. No! Holy... Nie wiem co zrobiłem.
ale mi się podobało. Ha! I know I can do this. Pyk, pyk. No i przełączam się na Charmiego. Tu jest to coś. Najlepsze jest to, że nie możemy de facto kończyć poziomu. Możemy go tylko zakończyć przez zrobienie zadania, jakiego mamy. I kiedy po prostu dotrzemy na koniec poziomu i nie będziemy mieli dostatecznej ilości czegoś, to po prostu dostajemy kwiatek, który nas teleportuje na sam początek poziomu. Nie mylić invisible, czyli niewidzialny z invincible, czyli nieśmiertelny, bo to są dwa zupełnie różne znaczenia. Dwa zupełnie różne słowa i znaczenia. Ha! Kurde. No ale coś tu powiedziałem o Team Chaotix, mam nadzieję, że jakoś ciekawie opowiadam w tych let's playach, bo to nie jest takie łatwe mówić cały czas ciekawie o tej samej grze już któryś raz. Myślę, że mi się podoba. A, już chyba wiem, jak ja to zrobiłem, że wszystkich naraz wywaliłem. No, już wiem. Tu mówisz, że Speed Formation, co? A, że... A, dobra. Źle zrozumiałem. Co ja zrobiłem? Nie wiem, czy z tego zostało. Szesnaście. No tak, to nie jest. Trik z wyskakiwaniem wysokim jest tylko możliwy przy terenach, które mają jakąś górkę albo coś. Okay. Nie wiem, dziwny jest dla mnie trochę głos Espio. Jakiś taki dziwny jest dla mnie. Co ja poradzę? 6 minut, oh god. Długo to trwa, bo chcę wszystkich rozwalić jak najszybciej. Hopsa. Hopsa. Lubię smażyć mopsa. Czo? Tam coś jest. Nope, poza życiem nie ma tu nic. Czy życiem? Po prostu zrobiłem sobie pierścień. Lel. Dobra, już ostatni przeciwnicy. Myk, myk, myk i tu już będzie dwóch ostatnich, tak? Tak, dokładnie. Tada! No i boss. A nie, nie boss. Jeszcze Grand Metropolis? Nie, to był Grand Metropolis, teraz będzie Power Plant. Oh shit, to był długi poziom. Good job. Nothing more to be said. I gdybym nie stracił tych pierścieni, nie sądzę, że miałbym szansę na A. W tych poziomach jest dosyć łatwo zdobyć A. Trzeba być i szybkim, i uważnym. Na poziomach Sonika to... Ja w sumie to... Bardziej to szybkość odpowiada. O, i to jest bardzo fajne zadanie. Tu ono zdecydowanie za bardzo polega na pamięci, jeżeli chcecie je wymasterować. Jest fajne, bo je pamiętam. Ale no po prostu dla normalnego kogoś to może nie być taki fajny. Normalnego kogoś. Trochę to może być obrażające. No tak, to jest... Nie wiem. Dobra.
Team Chaotix ma bardzo fajny ten Team Blast, tylko dopiero jak go wam pokażę, to wtedy wam pokażę pewną też, a raczej puszczę wam jakąś fajną ciekawostkę z tym związaną. O, jeden z nich. Z tych robotów, o którym mówił nasz klient. Będę do niego... Oczywiście ja wiem, kto to jest. Okej. Okay. Gdzie jest włącznik? Tu jest. No tak, złote trzeba jeszcze dodatkowo podbić. Wybić je. Taki tam żarcik. No i dlatego zbieram głównie na Espie. W tym poziomie. No i tyle. Czy tu on jest? Pamiętam, że coś tu było. No oczywiście. To jest dosyć trudne do zrobienia. Tu chyba... W speedrunach to chyba używają Team Blast. Tak, wydaje mi się, że w speedrunach to używają po prostu Team Blast i nie chrzanią się z tym. Albo mają jakiś specjalny trik do... rozwalania ich przez klatkę, bo to też jest możliwe tych właściwie, ale dla mnie mi się kompletnie nie opłaca. Switch, Nintendo Switch tutaj. Myk. Co będzie? Nie będzie. Kapteny. Oczywiście trik musi być. Pomijamy chyba. Nie doskoczę. Nienawidzę po prostu, jak postać leci tak do powietrza. Jeśli chodzi o te latające. No to widzę mniej więcej tu, dobrze. Aham. Some gold. Wracamy się. A, więc to już będzie ok. Ciekaw jestem, czy to zadziała. O, zadziała. No i skończyliśmy poziom. Tera. No i teraz walka, jak dobrze wiecie, z Team Dark. Albo jak się domyślacie, jeśli pamiętacie let's play z części Team Dark. Totally awesome! Yay! Happy holiday! Adversary, perhaps. You mean the bad guys? You guys don't fool me. I know what you're after. Better stay out of my way. A i zanim się ktoś przyczepi, po to, że mówiłem, że zaraz są przecież ci jest. Skoro został pracowali już nad Sonic X, a aktorzy głosowi nadal są tacy sami, co w serii Adventure. Coś tu mi nie pasuje. Otóż... Seria... Prace zaczęły się nad animacją i w ogóle. Już były gotowe parę odcinków, ale po japońsku. A nie po angielsku. Jeszcze po prostu lokalizacja angielska nie była zrobiona. Więc jeszcze jest stary dubbing, a nie... Four Kids! Fire!
Dobra, Shadow. Teraz walczę sam ze sobą. Są potyczki z moją duszą. Pół to było mroczne. No i wygrałem. A więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Zobaczymy się za tydzień. Na razie i cześć. Pa, pa. A w niedzielę zobaczymy się w Blokoroko. Pa, pa. Hey,